Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii w grze Jurassic World Evolution. Mamy misję od Izaka. Ciekaw jestem, czy będzie to już koniec naszych przygód na wyspie Isla Muerta, czy będziemy sobie mogli przejść już na następną wyspę, wyspę numer 3. Zobaczymy, co się wydarzy w tym odcinku. Prawdopodobnie, jeżeli się nie uda nam w tym odcinku zdobyć, odblokować nowej wyspy, zrobię to poza kadrem i w następnym odcinku będziemy się już widzieli na nowej wyspie. Czyli co, zaczynamy sobie bez zbędnego przedłużania misję od Izaka. Start mission. Incubate and release at the Hammond Creation Lab Ankylosaur, Velociraptor and Dilophosaur. Ok. To idziemy sobie w takim razie do naszego Hammond Creation Lab. Ankylosaur. A czy jeżeli ja już mam raptora, to też muszę go jeszcze raz robić? To tak nie powiem. Troszkę bez sensu, skoro z poprzedniego odcinka mamy już 3 raptory. Boję się, że jeśli tutaj dodamy czwartego, to może być dym, ale może jeszcze jednego wytrzymają. Piąty to już na pewno byłoby za dużo, ale może czwarty. No dobra, spróbujmy w takim razie. Nie będziemy sobie tutaj wprowadzać żadnych modyfikacji. Możemy sobie dać pattern z 93 roku na przykład. W sumie to on chyba będzie wyglądał jak te w naszej oryginalnej trylogii, tak? W Parku Jurajskim. Ale może najpierw zróbmy sobie standardowo, nie wiem, arid pattern niech będzie. Okej, one niech się nam tutaj wytwarzają. Od ostatniego odcinka bardzo zbyt dużo się tutaj nie zmieniło. Zrobiłem wybieg dla Dilophosaura tuż obok wybiegu dla Velociraptora. Powiększyłem wybieg Triceratopsów, żebym mógł tutaj wrzucić właśnie Ankylosaura, którego sobie wytwarzamy teraz w naszym Hammond Creation Lab. Musimy chwilkę zaczekać, aż nam się dinozaury wytworzą. Swoją drogą to w zasadzie byśmy mogli już tutaj zaraz sobie przyjechać naszym Power Rangerem. Oczywiście, żartowałem. Możemy sobie tutaj przyjechać naszą ochroną, uśpić naszego dinozaura, żebyśmy mogli go sobie spokojnie przetransportować. A tak czy inaczej, nie mamy jedzenia w naszych karmnikach, także resupply, resupply. Tu nie trzeba, tu też jeszcze nie trzeba. Ok, czyli powinno być na chwilę obecną wszystko w porządku. Drugi sobie zaraz tutaj przyjedzie, w sumie możemy od razu już nim tutaj przyjechać, bo ankylosaur widzę będzie najwcześniej. Także pojedziemy sobie nim zdalnie, tamten niech sobie uzupełnia, a ten będziemy prowadzić. Gdzie był wjazd? Tutaj chyba się jechało. Ile tu jest ludu, o matko. Zdecydowanie ten park potrzebuje rozbudowy. A warto zauważyć, że ja tutaj jeszcze nie mam hoteli, a tu jest cała masa ludzi. Wy sobie tutaj już czekajcie. Ankylosaur. Zawsze to on już tu będzie czekał i będzie odrobinkę szybciej, żebyśmy niepotrzebnie nie przedłużali sobie odcinka. Wypuśćmy go sobie. Adding task, tranquilize. Hello. Bardzo mi się podoba ten dinozaur. Lubię ankylosaury. No, idź spać maluszku. No, w sumie nie taki maluszek. Dziękuję. Transport i idziesz sobie do wybiegu razem z Triceratopsami. Gdzie jest nasz mięsożerca? Tutaj jest nasz mięsożerca, ok. W takim razie jedziemy sobie znowu. Tym razem do wybiegu sąsiadującego, tuż obok. Dlaczego tamten nie odnowił tutaj zasobów? Wypuśćmy sobie Dilophosaura, którego też
od razu sobie, ojejku, co ja klikam? Adding task, transqualize. Wydaje mi się, że będzie potrzebny jeszcze jeden dilophosaur. One raczej też w samotności żyć nie mogą. Jeżeli chcemy mieć spokój tutaj w przyszłości, to lepiej zrobić to jeszcze teraz. Transport, zanim go dopadnie nasz duży mięsożerca. O, sabotaż, no proszę, czyli musimy zrestartować sobie ręcznie, niestety, nasze elektrownie. Zawsze w czasie misji jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał dokonać sabotażu naszego parku, naszej wyspy. Ale w sumie gdyby takie sytuacje nie miałyby miejsca, to wydaje mi się, że gra stałaby się dosyć monotonna. No ale szczerze powiedziawszy, jestem w szoku, że obydwie elektrownie muszę resetować. Dobra, jedziemy sobie, zresetujemy i powinno wszystko nam ładnie działać. Reboot, reboot, okej. Okay. Jak widzicie, no nie mamy prądu absolutnie nigdzie. Gdzie jest nasz drugi magiczny Power Ranger at base? Okej. Okay. Wracamy na nasz wybieg, bo tam się zaraz powinien wytworzyć nasz raptor. W sumie mógłbym stworzyć kolejne Hammond Creation Lab, ale nie wiem, czy wystarczy mi prądu, pomimo że mam dwie średnie elektrownie. Velociraptor do wypuszczenia. Uśpi go od razu. Jaki ty masz kolor? Na tej wyspie, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Może zielony? Może żółty? Może szary? A żeś go nafaszerował, chłopie. Ensure each dinosaur remains housed within a secure enclosure. Okej. Okay. Znowu? Przecież dopiero co tam byłem. Czyli jedziemy jeszcze raz. Właśnie naczelny mięsożerca tego parku zeżarł Velociraptora. Ciekawe, czy ma to wpływ na naszą misję, czy może niekoniecznie. Może nie będę musiał rozpoczynać tego od nowa. Byłoby nieźle. Reset, reset, ok. Transmission incoming. O, oczywiście. Okej, rozpoczynamy sobie misję w takim razie jeszcze raz. Krótkie cięcie. I widzimy się, kiedy te dinozaury ponownie się wytworzą. Witam wszystkich z powrotem. Jesteśmy już po cięciu. Zaczynają nam się wytwarzać nasze dinozaury, tak więc możemy wrócić z powrotem do misji. Jak widzicie, no niestety poprzednio się nie udało, ponieważ ktoś postanowił się wtrącić. Ten tu. Teraz go uśpiłem, także nie powinno być problemu. Nie powinien nam zjadać, zabijać, gryźć, szarpać dinozaurów, które właśnie tutaj wypuszczamy. Dilophosaur już jest gotowy. Idzie sobie do wybiegu do naszego poprzedniego dilofozaura. Wsiadamy sobie w samochód i jedziemy uśpić ankylozaura. Bo też nam się za chwilkę wytworzy. ...98, 99 i mamy 100%. Wypuszczamy naszego drugiego ankylozaura. Dodajemy zadanie, usypiamy. Ten sobie zaraz wyjdzie. Jak tam nasz raptor? Nasz raptor za chwilę będzie gotowy. Co tu się stało? Drakorek zaatakował mi samochód. Okej. Okay.
Dobra, ankylozaur idzie też do wybiegu, gdzie już jest jeden ankylozaur. W ogóle jak on się czuje? Czy on nie jest zły, nie jest przeludniony z tymi triceratopsami? Generalnie jeszcze jednego dinozaura chyba jesteśmy w stanie tutaj wrzucić. On lubi albo być... On nie lubi zagęszczenia, tak? On lubi być w dużym wybiegu, albo nawet... Nie, chyba nawet nie tyle co dużym. No, chociaż wybieg po dużych nie ma wymagań co do wielkości wybiegu, ale na pewno co do populacji już ma bardzo duże. On nie lubi towarzystwa zbyt dużej ilości innych dinozaurów. A jeżeli chodzi o przedstawicieli tego samego gatunku, to maksymalnie 3, z tego co pamiętam. Tym też możemy w sumie sobie już pojechać. O, chłopak ledwo żyje, tam... Nie skończyło się dla niego dobrze, widzę to spotkanie z Dracorexem. Dosyć mocno go poturbował. No, jak widać, Dracorex... nie lubi samochodów, tak? On woli generalnie chyba chodzić pieszo. Wypuszczamy sobie naszego Raptora. Ranger Team Adding Task Tranquilize i znowu usypiamy naszego Raptora. Dwa już są dinozaury z misji wyrzucone tam, gdzie powinny być do swoich wybiegów. Velociraptor idzie spać. Klikamy sobie T. Przenosimy go do wybiegu. Tego budzimy, żeby nam nie spał w nieskończoność. Okej, jedzie, bierzemy sobie sprawny samochód. Tak, wiem. Już jadę. Bip, 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 bip. Ojej. Trochę nierówny teren tutaj jest. Nie wyrównywałem tutaj jeszcze terenu, nie bawiłem się aż tak dokładnie. Przynajmniej w te rzeczy, które już były tutaj zrobione fabrycznie przez twórców gry. Jedynie w miejscach, w których już sam budowałem część parku, tam teren był wyrównywany, wygładzany i tak dalej, i tak dalej. Co wy robicie wszyscy w elektrowni? Tutaj nie ma co zwiedzać. Ludzie. Sabotaż resolved. Okej. Okay. Czy ja właśnie przenoszę Velociraptora w to samo miejsce? Dlaczego to się... Dlaczego ta gra mi to robi? Dobra, wracamy do wybiegu, gdzie jest nasz Velociraptor razem z większym drapieżnikiem. Dlaczego używam stwierdzenia większy drapieżnik? Po prostu nie mogę zapamiętać nazwy tego dinozaura. Rzadko kiedy go robiłem, a poza tym jest dosyć ciężka do powiedzenia. Metrakentazaur? Jakoś tak. Kabutowi wychodzi to zdecydowanie lepiej niż mnie. Tu nie ma wjazdu. Wjazd był tutaj. Dart Rifle. Uśpię go ręcznie, pójdzie szybciej. Raz. Idź spać. Dobra, gdzie jest Raptor? Tu jest Raptor. O Jezu, co ja zrobiłem? Raz. Nie biegnij! Nie mogłeś już się powstrzymać tą chwilę. Nie add base, to był ten. Adding task, tranquilize. Ale gdzie jest Raptor, przepraszam. A, poszedł spać. No nieważne. Czyli bierzemy sobie Raptora. Przenosimy go tu, gdzie... Miał być, bierzemy tego, budzimy i przenosimy. Tak to jest, jak człowiek chce coś zrobić za szybko. Gra od nas wymaga, żebyśmy wrzucili nasze dinozaury do zabezpieczonych ogrodzeń. Jest tu jakieś odliczanie czasu. Dobrze, zrobimy to, ale za chwilę. Struto i Mimos z notowania z Lifespin 105. Ok. W międzyczasie pokażę, o co chodzi w misjach, tak? Tutaj gra od nas chce, żebyśmy wypuścili naszego pierwszego, najtańszego dinozaura, który ma długość życia na poziomie 105. Lifespin. Wszystko mamy opisane po angielsku, misje też są po angielsku, także żaden problem. Bazowo jest 61. Wchodzimy w modyfikację, żeby to zrobić, musimy je sobie najpierw jeszcze odblokować w naszym Research Center. I najprościej po prostu szukać wszystkich genów, które mają jak największy wpływ na długość życia. Wystarczy tutaj zmienić jedną modyfikację, mamy już 76, a miało być
Ile? 105. Ok. Czyli jeszcze sobie zmieniamy. Następna modyfikacja. Life Spin to generalnie wszystko jest to z tym zegarkiem. 82. 9 i mamy już 106. Ok. On niech się robi. Jak tam nasz zegarek? 4 minuty i 3 sekundy. Musimy jeszcze odczekać. O, nie udało się. No proszę. No to robimy to samo jeszcze raz. Dlaczego się nie udało? Bo my mamy już za dużo modyfikacji i nie mamy ulepszeń. Success rate. Możemy zmienić sobie incubation speed na success rate i powinno być zdecydowanie większa szansa na jego przeżycie. Niech oni dostarczą tutaj tego raptora. Okej. Okay. Zegarek ruszył. Jak się mają nasze dinozaury? Dilophosaury są zadowolone. Ankylozaury komfort też 100%. Triceratopsy też 100%. Okej. Okay. Czyli że co? Że musimy po prostu teraz sobie czekać, tak? 3,5 minuty? No dobra. Wypuszczamy naszego Strudio Majmusa, który jest z kontraktu. W międzyczasie robimy właśnie sobie kontrakt, odblokowujemy sporo nowych rzeczy. Wypuszczony. Dziękuję. Zadanie wykonane. Wystarczy ogarnąć tutaj podstawowe właśnie rzeczy, które trzeba robić i te misje nie sprawiają najmniejszego problemu. Odblokowaliśmy sobie nowy gen. Czy ja muszę jeszcze coś robić w misjach z nauki? Wszystkie misje z nauki na Isla Muerta już mamy ukończone. U Lamberta również z ochrony mamy wszystkie ukończone. Został nam tylko Izak. Najlepiej sobie aktywować bezpośrednio kontrakty już teraz od niego. Czyli wchodzimy w Control Room, Reputation, Contracts, Request New Contract i bierzemy sobie Izaka. Guest Satisfaction 70%. Guest Satisfaction. A to w sumie może być ciekawe. To też może być dla mnie wyzwanie. Wejdźmy sobie w Control Room. No właśnie. Patrzymy, badamy sobie potrzeby naszych klientów wchodząc w Control Room, Island Rating i mamy Facility Rating na bardzo niskim poziomie. Nie mamy hoteli. Jest dobra widoczność dinozaurów. Jedzenie jest na poziomie 55%, drink na 47%, fan kuleje i shopping. Czyli co robimy w takim wypadku? Co? Patrzymy sobie, jaki budynek daje nam co? Gift shop daje nam fan na poziomie 2 gwiazdek i shopping na poziomie gwiazdek 3. Ale odblokowaliśmy sobie jeszcze coś takiego jak toy shop, co nam daje 3 gwiazdki do fanu i 2 gwiazdki do shoppingu. Clothes shop daje nam też shopping i to największy. A że jeszcze nie mamy czegoś takiego jak toy shop, to możemy go sobie postawić gdzieś powiedzmy na przykład, nie wiem, w tym miejscu. Mamy akurat jeszcze burzę, więc to nam nie pomaga. Postawmy go sobie w miarę prosto. Oczywiście mówię w miarę prosto. Co nam się zepsuło? Hammond Creation Lab nie działa. Nie, Science Center nie działa. I nie działa na Monorail Station, czyli naprawiamy sobie w pierwszej kolejności naszą kolejkę. Później naprawimy sobie Science Center, a później niech on sobie jedzie odnawiać karmniki. Zadowolenie gości nam non-stop spada. Velociraptory zaraz zaczną wariować, co też nie jest dobrym znakiem. Mogłem w sumie pomyśleć nad lepszym ogrodzeniem. Otwieramy nasze schrony. Bo to się na pewno nie skończy dobrze. Musimy, widzę, już tu jechać. Uśpić nasze raptory. Coś mi mówi, że któryś z naszych gości zostanie zjedzony. Byłoby nieźle, jakbyś ty nie wyszedł, jakby był tylko... Aha, drugi zaczyna dostać pierdolca. Okej.
No ruchy, ruszże się, człowieku, na co ty czekasz? Nie wiem, gdzie wy pracujecie? Nie jesteście na wakacjach, tylko w pracy. Dobra, sam to zrobię w takim razie. Co za niedorozwoje tu pracują w tej ochronie, to jest coś bez nazwy. Odnosząc się do komentarza jednego z moich widzów, jak widzicie, dużo rzeczy niestety, ale trzeba zrobić tutaj samemu, bo nie można liczyć oczywiście na naszą załogę. Gdzieś tutaj był raptor. Tu jest, dobra. Jeden uśpiony. Korzystając z tego, że ten i tak tutaj jedzie. Tak, wiem. Chyba najwyższa pora, żeby zmienić tam ogrodzenie. Z raptorami to niestety jest jakaś tragedia. Odnów te zasoby, wróć, nie zasoby. O, jeszcze jeden zwiał. I tobie też damy zadanie. Uśpi. No uśpi. Transport, raptor do przetransportowania. No właśnie, tak to właśnie jest z raptorami. Cały czas coś. Czy on właśnie dorwał jednego z naszych gości? Ojejej. To się źle skończy. Run! 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 No to... Ojej, a miało być takie ładne ujęcie. Co umarło? Pewnie ze starości. No, ze starości. Do tego sobie już przetransportujemy. Zwiększmy, połączmy sobie ścieżką tutaj nasze budynki. I będzie działać. Raptor Raptor już leci. Ten tutaj poszedł sobie zwiedzać elektrownię, niczym nasi goście. I ten raptor też już wraca na swoje miejsce. Wydaje mi się, że możemy otworzyć już nasze schrony dla gości. No, faktycznie, we apologize. Słusznie przepraszacie, bo daliśmy ciała. Widzę, że koniecznie tutaj jest potrzebna zmiana ogrodzenia, ale niekoniecznie chciałbym tutaj dawać to, bo ono na chwilę obecną troszkę nam zepsuje tutaj efekty wizualne naszego parku, ale widzę, że chyba nie będzie wyjścia, bo ono wygląda w następujący sposób. Mamy tutaj aktualizację od Mr. Trodon, więc w sumie, czemu nie? Mamy groźny tutaj gatunek, więc chodzi o bezpieczeństwo naszych gości, prawda? Dlaczego ja to robię dopiero po fakcie, kiedy już faktycznie stała się pewna tragedia? Nie pytajcie. Ten typ tak ma, Polak mądry po szkodzie, prawda? Ankylozaury, komfort w porządku, triceratopsy też, ten też. Dobrze. Zostało nam 11 sekund do wykonania naszej misji. Musimy, jak widzicie, mamy tutaj ilość gości 240 na 240. Jak to zwiększyć? Wchodzimy sobie w Manage Staff i zatrudniamy jeszcze jednego pracownika. Teraz mamy 306 na 435. Możemy sobie oczywiście dać jakieś lepsze rzeczy, żebyśmy jeszcze więcej zarabiali. 351, a w sumie zostawmy sobie na poziomie 11 dolarów. Niech będzie. 320 na 320, tutaj to samo, manage staff, mamy 393 już i będziemy zarabiali jeszcze więcej. Tak dobrze mówię? Dobrze mówię, bo mamy gości więcej, niby płacimy też więcej, ale gości jest jeszcze więcej, więc zostawiam jeszcze więcej pieniędzy i tak w kółko. Oprócz tego, że Jurassic World Evolution jest grą, która bardzo fajnie przenosi nas do świata z dinozaurami, który możemy tworzyć swój własny park, jest to też strategia ekonomiczna. Musimy patrzeć na wszystkie za i przeciw, musimy kontrolować poziom zadowolenia naszych gości. Jak widzicie, tutaj też musimy zwiększyć ilość personelu. W sklepie z ubraniami również musimy zwiększyć ilość naszego personelu.
wszędzie zaczyna nam brakować wszystkiego. Nie bardzo wiem, dlaczego nam zadowolenie nie wzrosło. Misja dosyć generalnie prosta, gdyby nie to, że jeszcze po drodze napotoczył nam się sztorm. Ale generalnie ona była dosyć prosta. Wystarczyło wytworzyć dinozaury i dać im wybieg, tak? Zabezpieczyć je, żeby miały gdzie sobie swobodnie funkcjonować. Odnosząc się do poprzedniego odcinka, mówiłem, że tamta misja generalnie nie miała jakiegoś większego sensu. Otóż myliłem się, przemyślałem sobie temat, tamta misja bardzo dobrze pokazuje, który gatunek dinozaurów może żyć z którym gatunkiem dinozaurów. Jak mieliśmy już przykład właśnie Velociraptora i Dilophosaura, żarły się między sobą. Są to dwaj mali mięsożercy i one w żaden sposób nie mogą żyć ze sobą. Nieważne, czy by to był Dilophosaur i Velociraptor, tak samo Deinonymus nie może żyć sobie z Dilophosaurem czy Velociraptorem. Trodon nie może żyć z żadnym innym małym mięsożercą. Bardzo fajnie ta misja to pokazuje, patrząc na to z perspektywy czasu. Jakbyśmy na przykład teraz umiejscowili ankylozaura, którego wytworzyliśmy w tej misji, który bardzo, swoją drogą miał bardzo mało czasu ekranowego w tym materiale, bo w zasadzie on był tylko po to, żeby go wytworzyć, pomimo że bardzo go lubię. Jakbyśmy umiejscowili go na przykład na wybiegu razem z Dilophosaurem, nie byłoby żadnego problemu, ponieważ ankylozaur jest to uzbrojony roślinożerca, także Dilophosaur nie stanowiłby w sumie dla niego najmniejszego zagrożenia. Wszystkie misje na wyspie Isla Muerta już mamy zakończone. W następnym odcinku widzimy się już na nowej wyspie, na wyspie Isla Takano. Ale żeby to zrobić, muszę osiągnąć notowania parku na poziomie 3 gwiazdek tutaj, tak więc poza kadrem pozmieniam tutaj parę rzeczy. Zmodyfikuję troszkę ten park, mam całą masę pieniędzy do tego, pousuwam niektóre rzeczy, troszkę inne przebuduję, żeby tutaj wszystko ładnie funkcjonowało i będzie to już troszkę takie przygotowanie pod rozwój tego parku na 5 gwiazdek, na takie funkcjonalne centrum rozrywki. Na chwilę obecną będę się z wami żegnał, moi mili. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się taka forma. Możecie również napisać mi w komentarzu, jakie inne serie byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Jeżeli widzieliście mój trailer zapowiadający kanał, było tam kilka różnych gier, z których bardzo chętnie nagrywałbym materiały, tylko nie wiem, czy macie ochotę, żeby to oglądać. Pojawiały się tam scenki z... Albo w sumie nie będę mówił. Jeżeli ktoś rozpoznaje te scenki, które są w trailerze, niech pod tym trailerem da mi znać, że rozpoznał ten czy tamten moment. I ja bardzo chętnie będę nagrywał również gameplaye z tamtych rozgrywek. Zapraszam do mojego trailera. Widzimy się w następnym odcinku na wyspie Takano. Tam również zaczniemy sobie przechodzić misję od samego początku, od A do Z. To by było na tyle. Subik i łapka w górę oczywiście jak zwykle mile widziane. Zapraszam do następnego materiału. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Piąteczka.